ksiądz prowadzi jedyny zachowany polski motocykl. Moi drodzy, ksiądz poprowadzi ten motocykl, ponieważ jest to pojazd niezwykle rzadki i szkoda go odpalać. Wielkie brawa. Tego nie ma nawet w Muzeum Techniki w Warszawie. Starowolscy, czyli producenci, robili tak zwane odkówki. Nie da się zrobić setki zwykłej Niemena, ponieważ trzeba było te odkówki dorobić. To są odkówki. To jest takie tutaj łączenia ramy, ponieważ te rury wchodziły w takie łączniki. Na przykład mamy w Polsce, w Muzeum Techniki jest Niemen 100DV, który właśnie te łódkówki miał. Jest jeszcze jeden Niemen w Wilnie, który widziałem na własne oczy, który jest oryginalny. Jest jeszcze jeden Niemen w Bytomiu. I u mnie w Wilnicy jest jeszcze jeden, ale jak go zrobię, to wam przywiozę. A tu jest zdjęcie tego pojazdu, tego samego, tej samej sztuki w książce pana Tarczyńskiego. Widzieliśmy go tylko na zdjęciach. Nikt na żywo nie widział tego motocykla. A w tym roku mamy na rotorze premierę. Po restauracji zrobiony sprzęt. Pierwszy raz po wojnie ten pojazd opuścił garaż. Jest taka rzadkość. Jeszcze raz, Zbyszku, bardzo dziękuję, że przetargałeś go. Szczęść Boże! I'm gonna make it.